Dzisiaj na kanale o domu robot koszący po sezonie. I dzisiaj będziemy mówić o robocie Stiga A1500, tak jak ostatnio, bo chyba w czerwcu nagrywaliśmy film. Ja tego robota mam od maja. Dzięki uprzejmości firmy Stiga, która jest partnerem tego naszego krótkiego cyklu o robotach. No i właśnie ostatnim, trzecim filmem z tegorocznego cyklu będzie poinformowanie Was o tym, jak ten robot sobie radził, czy spełnił swoje zadanie, a także pokażemy, jak go zakonserwować przed zimą, bo co prawda być może w niektórych częściach Polski jeszcze jest ciepło, ale my jesteśmy na Podlasiu, tutaj zimno robi się wcześniej, wiemy już, że trawa przesadnie nie będzie rosnąć, więc już uznaliśmy, że to jest czas, żeby tego robota schować, wyczyścić i przezimować. No i zaczniemy od tego, jak ten robot sobie poradził przez te kilka miesięcy. No i faktem jest, że nawet panowie, którzy pomagali mi tutaj w instalacji tego robota, mówili, że ten ogród absolutnie nie nadaje się do robota. Czy mieli rację, czy nie? Z jednej strony mieli trochę racji, ponieważ w tym ogrodzie sam nie mogłem go zainstalować, miałem problemy, jak wiecie dobrze z pierwszego filmu, ale kiedy już profesjonaliści się tym zajęli, zrobili to w odpowiedni sposób, to powiem Wam, że ten robot tutaj był praktycznie bezproblemowy. Nie było oczywiście tak, że to był sprzęt absolutnie bezproblemowy. On miewał pewne problemy właśnie ze względu na to, jak ten ogród jest zbudowany, ale one występowały co 2 tygodnie, czasami może co tydzień, więc naprawdę nie było ich wiele, nie były one uciążliwe, a przede wszystkim nawet okazyjne zajmowanie się tym robotem zajmowało znacznie, ale to znacznie mniej czasu niż tradycyjne koszenie. Pierwszy z 2 problemów pojawił się tutaj, pod jabłonką. Ja początkowo myślałem, że robot ma po prostu problemy z jabłkami, ale kiedy zacząłem go śledzić, zobaczyć, czy on jest w stanie przez te jabłka, które tutaj spadają, po prostu przejechać, no to on po prostu przejeżdżał, ciachał je, przejeżdżał i nie było problemu. Wydaje mi się, że tutaj największym problemem jest fakt, że mamy tutaj naprawdę dużo drobnych nierówności. Ten pofalowany teren w połączeniu ze spadającymi jabłkami sprawiał, że niekiedy ten robot właśnie tutaj się zatrzymywał, ale co wtedy trzeba było zrobić? Po prostu wziąć go, przenieść do stacji i zresetować, co zajmowało może minutę, maksymalnie 2. I to nawet mojej mamie, która nie jest zazwyczaj zbytnio zaznajomiona z technologią. Drugi problem pojawił się tutaj, bo kiedy zaczynaliśmy sprawdzać tego robota, tutaj leżało mnóstwo metalowych elementów, jakichś przyczepek i tak dalej. Tutaj nic nie miało prawa urosnąć. Widać, że gdzieniegdzie jest trawa, ale tutaj jest naprawdę dużo piachu. Więc tutaj, kiedy było bardzo gorąco na przełomie lipca, sierpnia, przez tygodnie po prostu nie padał deszcz, tutaj się zrobił po prostu taki głęboki, wręcz pustynny piasek i kiedy w tym właśnie czasie Stiga tutaj wjeżdżała, no to potrafiła się niekiedy zakopać. I to są w sumie 2 jedyne problemy, które tutaj niekiedy występowały. Widzicie, że one zależą typowo od tego, jak ten ogród wygląda, że on nie jest dostosowany pod robota, a nie od tego, jak robot działa. Wydaje mi się, że w przyszłym roku takich problemów już nie będziemy mieli. Dlaczego? Bo przede wszystkim chcemy tutaj lepiej tę trawę nawozić, chcemy te trawy posiać, żeby wszędzie ta trawa po prostu była. Tam chcemy troszeczkę wyrównać. I chcemy to zrobić właśnie po to, żeby przez cały następny sezon robot Stigi mógł tutaj swobodnie pracować i żeby przez to był, przez te lepsze warunki, zupełnie bezobsługowy. Kolejną rzeczą, którą warto powiedzieć o tym robocie, to jest fakt, że on w pełni nie zastąpił nam kosiarki albo podkaszarki, bo tutaj mamy grządkę, tam mamy jakieś krzaki i wiadomo, że on idealnie tam nie pokosi. Dlaczego? No bo załóżmy, że tyle zajmują jego ostrza, a obudowa ma tyle. Więc zawsze przy takich trudniejszych elementach zostają jakieś elementy, które trzeba samodzielnie skosić, ale my to robiliśmy może raz na miesiąc i zajmowało to pół godziny, więc było znacznie, ale to znacznie mniej problematyczne od regularnego koszenia całego trawnika. Ciekawym efektem ubocznym korzystania z robota koszącego był też fakt, że wcześniej tutaj mieliśmy wiele kopców kreta. Ich było naprawdę mnóstwo, w sensie kreta, pewnie wielu kretów i od kiedy tego robota puściliśmy, no to te krety po prostu zniknęły. Nie było ich przez kilka długich tygodni, później niekiedy się pojawiały, ale bardzo rzadko. Zastanawiałem się, z czego to wynika, ale wydaje mi się, że skoro ten robot koszący jeździł codziennie gdzieś tak średnio po 4 5 godzin dziennie, to po prostu kiedy jeździł, no to krety wyczuwały wibracje, myślały, że ktoś jest na górze i bały się wychodzić. Więc jak widzicie, Stiga A1500 w tym bardzo trudnym ogrodzie moich rodziców sprawdziła się naprawdę nieźle, a tych problemów było mało, ale były też pozytywne skutki uboczne i powiem Wam, że im prostszy będziecie mieli trawnik, ten ogród, tym lepiej tego typu robot właśnie się sprawdzi, więc sami musicie ocenić, jaki ogród macie, jak jest równy, jakie są przeszkody, no i podjąć po prostu decyzję, czy chcecie z takiego robota korzystać, bo wydaje mi się, że to nie jest sprzęt dla każdego, ale skoro poradził sobie nawet w takim ogrodzie i tylko raz na tydzień czy raz na 2 tygodnie trzeba było go resetować i po prostu wkładać do stacji, no to wydaje mi się, że on jest sobie w stanie poradzić z trudnymi terenami, oczywiście jeżeli macie odpowiedni zasięg sieci, pamiętajcie, bo tutaj mamy kartę 4G, więc ten robot po prostu nie pojedzie nigdzie bez zasięgu. Tutaj na szczęście mamy bardzo dobry zasięg sieci plus, innych nie ma, ale ten plus wystarczy, żeby ten robot bardzo dobrze tutaj jeździł. Chyba ani razu nie mieliśmy sytuacji, żeby ten robot po prostu stracił zasięg, zgubił się, czy zatrzymał się z tego powodu, że nie ma internetu. No dobra, więc jak widzicie, Stiga A1500 w tym trudnym ogrodzie sobie poradziła, ale ten sezon już się kończy, więc trzeba po prostu tego robota zakonserwować, no i przygotować do zimowania. W pierwszej kolejności ładujecie go do 100%, wtedy go odłączacie i wyłączacie. Jak go wyłączyć? Bardzo prosto, można to zrobić z przycisku, który mamy tutaj, ale możemy też po prostu w przypadku robotów Stigi wyjąć taki kluczyk, no i właśnie ten robot już wtedy sam się wyłączy. Teraz, kiedy ten robot jest wyłączony, odwracamy go i widzimy, że mamy tutaj trochę syfu, więc taką na przykład zmiotką go czyścimy, możemy użyć pędzelka, kompresora. Ja już widzę, że te zabrucenia są duże, więc później poprawię to po prostu kompresorem. Musimy przede wszystkim tutaj pozbyć się takiej mokrej trawy, po to, żeby właśnie ta wilgoć, która jest w tej trawie, nie uszkodziła robota, elektroniki, wiecie o co chodzi. No i kiedy tego robota wyczyściliśmy z zewnątrz, to musimy go też wyczyścić wewnątrz. W tym celu zdejmujemy obudowę. Jak to zrobić? Przytrzymujemy ten element i mamy takie 4 zatrzaski. Zdejmujemy 1, 2, tutaj jeszcze 3 i 4. Nie jest to problematyczne. Jezus Maria, zobaczcie, ile tutaj tego się nazbierało. No bardzo dużo. I wyobraźcie sobie, że ten cały syf zostawiacie z robotem i go odkładacie na kilka miesięcy. To byłby naprawdę dramat, więc to też czyścimy. Kiedy tego robota już wyczyściliśmy, musimy tutaj założyć znowu obudowę, trafić w te 4 te zatrzaski, powiedzmy. O, wszedł. Tutaj muszę spojrzeć. Tutaj wszedł. No nie. I tu wszedł, i tu wszedł. Dobra, obudowa się trzyma, więc teraz, kiedy uprzątniemy ten syf, bo mnie rodzice zabiją, no to musimy go schować w piwnicy, w garażu. Pamiętajcie tylko, żeby on był naładowany do tych 100%, po to, żeby po prostu nie zepsuło się ogniwo. No i co robić ze stacją? Mamy kilka opcji, ale niezależnie od tej opcji trzeba na pewno schować zasilacz po to, żeby po prostu śnieg na niego nie napadał, jak będzie zima i żeby nic się nie stało. Można ją po prostu zostawić i zabezpieczyć na przykład, nie wiem, wiaderkiem, żeby śnieg nie napadał. No i to już było wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Jak widzicie, Stiga A1500 poradziła sobie z naprawdę trudnym ogrodem, ale pamiętajcie, że im macie łatwiejszy ogród, im mniej przeszkód, im więcej trawy, im po prostu prostszy teren, tym taki robot będzie sobie lepiej radził, więc pamiętajcie, kiedy będziecie się zastanawiać, czy kupić takiego robota. No i to jest super rzecz, bo trawa robi się gęstsza, bo ten robot mulczuje właśnie trawę. Do tego nie trzeba się martwić tym koszeniem. Jak trzeba coś przykosić, to naprawdę rzadko i przy jakichś większych przeszkodach, jak przy grządkach albo właśnie tam przy krzakach, jak pokazywałem. Więc jeżeli stać Was na takiego robota, macie odpowiednie warunki i nie lubicie kosić, no i macie oczywiście odpowiedni zasięg GSM, bo inaczej będziecie musieli wybrać robota, do którego trzeba jeszcze zrobić infrastrukturę za pomocą drutu, no to powiem Wam, że jak najbardziej warto zastanowić się nad kupnem tego robota, bo on wykonuje wykonuje za nas naprawdę mnóstwo roboty. No i co, to już było wszystko, co miałem Wam do powiedzenia na temat tego robota. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego typu sprzętów, może sami posiadacie, a poza tym co, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Do zobaczenia, cześć!